Artyści są po to, żeby przyciągać ludzi na takie koncerty charytatywne, więc głównym tematem są milczące lasy, czyli zagrożone ptaki w lasach południowo-wschodniej Azji. Na ten temat informują nas dziewczyny z zoo, które są bardzo zaangażowane w temat, a my artyści przyciągamy ludzi, którzy przyjdą na koncert, posłuchają nas, jak śpiewamy, a przy okazji dowiedzą się, o co tak naprawdę chodzi w tej akcji. Czy takie koncerty mogą coś zmienić, coś uświadomić ludziom? Wiecie co, nasz świat, wiadomo, w jaką stronę idzie. Widzimy, jaka jest pogoda, nie ma zim, lata są coraz bardziej gorące, mamy nadwyżkę CO2 w powietrzu, jest globalne ocieplenie. A ludzie cały czas ścinają drzewa, ścinają trawniki, jedzą bardzo dużo mięsa, więc takie akcje mają uświadomić nam, ludziom, że klimat na Ziemi się zmienia i my też musimy się zmienić, musimy się dostosować do tych zmian, a przede wszystkim musimy zacząć dbać o naszą planetę. Więc ten koncert traktuje tylko o wycinku tej naszej rzeczywistości. To są akurat lasy południowo-wschodnie, gdzie za chwilę według prognoz zabraknie ptaków. A wiadomo, że jak w łańcuchu ekologicznym zabraknie jednego elementu, cała reszta się sypie. A czy muzyka jest w stanie coś zmienić? Tak, muzyka jest w stanie bardzo dużo zmienić, ponieważ muzyki słuchają ludzie. I ludzie słuchają też muzyków i tego, co mają do powiedzenia, a muzycy, wiadomo, to są bardzo wrażliwi ludzie, bardzo wrażliwi na to, co się dzieje na świecie, więc też mamy jakieś dojście do ludzi i możemy troszeczkę zmienić ich postrzeganie świata i wpłynąć na szerzenie świadomości. Muzyka jest też w stanie połączyć ludzi, chyba to jest... Oczywiście, muzyka łączy ludzi na koncertach, którzy przychodzą na koncerty i spotykają się tam. Tak, muzyka, no, chciałam tutaj podać przykład wielkiego artysty, który śpiewał We Are The World, ale teraz jest kontrowersyjnym artystą, ale no tak, tak, muzyka niesie jakąś ideę ze sobą i ta idea później jest wsiąka w ludzi. Czy milczące lasy, czy to może zainspirowało do tego, żeby popracować nad tekstami właśnie podejmującymi podobne tematy, natura, planeta? Ja już podejmowałam tematy natury i planety, szczególnie w piosence Za mało, do której zrobiłam bardzo poważny i ciężki teledysk, można go sobie zobaczyć na YouTubie. No ja cały czas żyję tym wszystkim, ale też myślę, że nie można przeładować taką treścią swojej twórczości, bo ja sama widzę po sobie, że gdy widzę kolejny artykuł, który mówi nam, że świat się skończy za 30 lat, to już po prostu nie chcę wchodzić, nie chcę tego czytać. Ludzie potrzebują pozytywnych akcentów, nadziei i wskazówek, co zrobić, żeby było lepiej. Milczące lasy, czy to koncert, który daje pozytywną energię, czy bardziej do refleksji, czy jedno i drugie? Jedno i drugie, bo fajnie, że bardzo pozytywne, że jesteśmy tutaj, żeby dać ludzi ten świadomość, że jest taka akcja, że są takie, które zaraz nie będą z nami, po prostu, że będziemy od nich czytać w książkach zamiast ich widzieć na żywo, więc fajnie, pozytywne, że jest taka akcja, ale też ja też boję się, że to jest, no... Żeby, mam nadzieję, że mogę zobaczyć za 30 lat tych ptaków, ale musimy zbierać razem, musimy po prostu ratować tych ptaków i tych lasów, żeby kiedy, bo ja jeszcze nie byłem w Azji, ale mam nadzieję, że kiedy będę, ja mogę widzieć, tak, i mogę iść do tych lasów i posłuchać ich pieśń ptaków, więc no. Czy muzyka jest w stanie pomóc coś zmienić? No, oczywiście, bo muzyka i takie akcje po prostu... Bo oni śpiewają do nas, więc teraz my śpiewamy dla nich. Więc to jest taki nawzajem, jest taki... I oni śpiewali do nas, że ej, potrzebujemy was pomóc, więc my słyszeliśmy ich prośbę i robimy to, więc no muza ma po prostu ten moc, żeby podłączyć tych światów, podłączyć chęć od ludzi i mam nadzieję, że kiedy ludzie słyszą naszą pieśń dla nich, oni też będą mieć po prostu uwagę, żeby im pomagać. Czyli wymiana pozytywnej energii. Dokładnie, bo jest potrzebne ludzi, więc zbieramy się do akcji. Właśnie. I może to nie będzie ostatni koncert organizowany przez ZOO i to nie będzie ostatni tego typu koncert. No, mam nadzieję, że po taki koncert ludzie będą
bo to jest tylko teraz we Wrocławiu, więc dzięki ZOW Wrocław, że oni zorganizowali ten koncert i też cieszę się, że mogę dołączyć do tego całego koncertu, ale mam nadzieję, że innych miejsc tutaj w Polsce i możemy w tym samym świecie też możemy być razem i robić taki po prostu wielki koncert, więc zobaczymy. Powoli, krok po kroku, ale tych kroków musi być coraz szybciej, bo tych lasów po prostu znikają po prostu tak, więc może jutro albo pojutrze po prostu jakich tak po prostu w ogóle nie będzie, więc musimy zbierać się do akcji, musimy zbierać się szybko, bo no czas już, żeby no musimy mocno działać. Może to jest faktycznie początek i może to jest pierwszy krok i może faktycznie się uda. To muszę się udać, bo mamy chęć, jesteśmy tutaj, pan jest tutaj i jestem tutaj i gadam do was, więc słuchaj, mamy ptaków, które zginają, mamy lasy, które zginają i przez tych lasy, które zginają, po prostu nie będzie ptaków, nie będzie po prostu, chcecie iść do Azji, chcecie po prostu zobaczyć tego piękne miejsce, ja też chcę iść tam, więc po prostu zbieramy się do akcji i po prostu ratujemy tych lasy, ratujemy tych ptaków I kiedy jest takie działanie, po prostu ratowanie takich rzeczy, więc innych ratowań, żeby ratować nasze ziemi, to będzie łatwiej, bo kiedy zaczynamy teraz w takiej akcji, innych akcji będzie łatwiejsze, żeby po prostu pomagać tym całej ziemi, bo mamy tylko jeden ziemi, mamy tylko te gatunki ptaków teraz są coraz mniej, więc no zbieramy się do akcji. Każda, nawet najmniejsza akcja, która ma na celu uświadamianie, może coś zmienić, ponieważ jesteśmy już w tak krytycznej sytuacji, że należy coś robić. Ten, który nie robi nic, jest po prostu zwykłym ignorantem. Muzyka jest w stanie pomóc i może coś... Muzyka i łączy pokolenia, i łagodzi obyczaje, i jest takim spoiwem, który i edukuje, i uwrażliwia, dodaje emocji i sprawia, że ludzie pamiętają. Jeżeli koncert jest tematyczny i mówimy o naturze, to na pewno poprzez muzykę, przez tą skórność, przez emocje możemy do kogoś trafić. Poprzez muzykę trafia się do emocji i do serca czyjegoś. I nawet jeśli jest ktoś najbardziej niewrażliwy i nieczuły na czyjeś krzywdy, to muzyka trafia poprzez dźwięki, ponieważ no, po prostu no, no, człowiek nie może być obojętny na dźwięki, jeśli słyszy. Tak, i to niesamowite, jak różne muzyczne światy się spotykają na takich koncertach. No i to jest właśnie piękne, ponieważ te światy przyciągają różny target, różną publiczność. Czy wierzy pani, że uda się coś zmienić, uda się uratować te ptaki? No na razie jest nas zbyt mało i podejrzewam, że funduszy na takie potrzeby jest jeszcze nadal mało, ale jak będziemy o tym mówić, jak będziemy promować właśnie przez takie portale jak wasze oraz inne media, no to rzeczywiście możemy nie wszystkie gatunki, ale chociaż części uratować. Pierwszy koncert organizowany przez ZOW w Polsce, ale miejmy nadzieję, że nie... Tak, miejmy nadzieję na kolejne edycje. Wielokrotnie graliśmy koncerty z różnymi artystami tutaj będącymi dla chorych dzieci, dla hospicjów i tak dalej, ale bardzo mało się mówiło o naturze i o ekologii. Nasz rząd nie widzi problemu, więc musimy po prostu my działać sami, mamy do tego dużo energii i jeżeli robi się coś w dobrej wierze, to ma się do tego pozytywne nastawienie i tą moc, którą chce się przekazać dalej, żeby po prostu niosło. Jest pani optymistką? I realistką jednocześnie. Myślę pozytywnie, natomiast mam dużo pokory wobec życia, sytuacji i wobec siebie. Muzyka jest w stanie coś zmienić? Tak, dzięki muzyce się zapominam, dzięki muzyce odpływam, pozwalam innym odpływać, dzięki swoim tekstom ja się sprawdzam jako własna psychoterapeutka, a inni również się utożsamiają z moim tekstem i to też dla nich działa jakoś, czy mają dobre wspomnienia bądź złe, czy interpretują je po prostu po swojemu.
Każdego dnia w lasach Azji Południowo-Wschodniej odławiana jest ogromna ilość ptaków śpiewających. Są one sprzedawane jako zwierzęta domowe lub wystawiane w konkursach śpiewu. Wiele z nich ginie w pierwszych dniach od złapania. Gatunki wymierają. Czas działać, zanim lasy zamilkną na zawsze.